To tutaj, w tym lesie, 100 lat temu toczyła się bitwa pomiędzy żołnierzami armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej, prowadzonych w ramach operacji Gorlickiej. Front rosyjski został przerwany, a pokonani Rosjanie wycofywali się na wschód. W tym lesie pochowano 168 żołnierzy poległych 5 maja 1915 roku. Wśród tych żołnierzy byli też Polacy, którzy służyli w armiach zaborców. Działo się to podczas I wojny światowej, zwanej Wielką Wojną. Będę jak księgi otwierał wszystkie nasze cmentarze. Wszystkie po polach mogiły nauczę czytać jak nuty, aby z nich czerpał swe siły do dalszej w życiu marszruty. Pokażę ci rany skryte, głębokie na twarzach blizny i z nich cię będę jak z liter uczył imienia ojczyzny. Podzielił nas mój bracie, zły los i trzyma straż. Dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, słuchani w Al-Nadhu, stoimy naprzeciw ciebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat w ogniu drży. Dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Kto cię wołał, legionisto? Kto cię wołał w bój? Wołała mnie Polska, matka, każda wioska, każda chata, abym szedł na zbój, abym szedł na znój. Kto cię wzywał, legionisto, abyś rzucił dom? Wzywały mnie krzywdy bole, za kajdany, za niewolę. Kto cię wiecie, legionisto, w ten daleki szlak? Pacie stary, krzyznak wiary, o kościuszce myśl ofiarna i ten biały ptak, ożył biały ptak. Mógł cię prowadź, legionisto, na ten wielki trud. Niech zadzwoni Zygmunt z wieży, niech zwycięstwa wieść przybierze. By znał wolność lud, by znał wolność lud. Thank you.
kwiaty, zapalamy znicze i swoją modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Chcemy się dzisiaj modlić szczególnie za wszystkich tu spoczywających żołnierzy. 168, jak powiedziały dzieci. Z bitwy pod Jabłonicą. Tak należy nazwać tę bitwę, bo żołnierze walczyli o to wzgórze Nowiny, Serwoniec właśnie od strony Jabłonicy. W ciągu dnia, dokładnie 100 lat temu, w południe zajęli Jabłonicę i pod wieczór właśnie o takiej porze walczyli tutaj właśnie o te wzgórza, o ten cały pas wzgórz od dołu do góry. Tam nie było drzew, jak teraz jest wszystko zarośnięte. Był las i były pola. Było bardzo dobrze się tutaj Rosjanom okopać i bronić się tam przed Austriakami, Niemcami z dołu. Zginęło około 200 żołnierzy. Bitwa trwała do godziny 11 w nocy. W nocy się potem już Rosjanie wycofali i poszli za Wisłokę, w drugą stronę, tam gdzie Brzostek, w górze za Kołaczycami. Natomiast Niemcy i Austriacy zajęli te właśnie tereny. Było wielu rannych. I właśnie dzisiaj przypada 100. rocznica tego wydarzenia. Pierwsza wojna światowa. Bardzo tragiczna. Zginęło miliony ludzi. Wszyscy wiemy, że zaczęła się w 1914 roku. Od zamordowania księcia austriackiego w Sarajewie, kiedy Austriacy wypowiedzieli wojnę Serbom, a potem Rosjanie, którzy zaczęli bronić Serbów, wypowiedzieli znowu wojnę Austriakom i Niemcom. I tak po kolei potem szło i Francja, i Anglia, i wszystkie kraje były zaangażowane w tę wojnę. Tutaj front przyszedł rok później, w 1915 roku, na linii Dukla, Gorlice, Tarnów, aż po Wisłę. Tu stał front, Rosjanie z tej strony, a z tamtej strony Austriacy. Austriacy nie dawali rady, dlatego Niemcy z zachodu ściągnęli swoje armie i tutaj właśnie 1-2 maja, 100 lat temu, 1915 roku, uderzyli na całym froncie tutaj od Dukli aż po Tarnów w tę stronę. I oczywiście po kilku dniach walk zwyciężyli.
kupczym się za wielką cenę. Dziesiątki tysięcy ludzi tutaj zginęły w tych terenach. Wszędzie co chwilę są cmentarze z I wojny światowej. Jedyna tylko taka dobra, jeśli można tak powiedzieć, rzecz z tej wojny wyniknęła to, że ci wszyscy zaborcy się wzięli za głowy i się wyniszczyli, że powstała za 3 lata Polska wolna. Inaczej by pewnie nie powstała. Dzisiaj będziemy się modlić za tych żołnierzy, którzy tutaj zostali pochowani. Oni są w jakimś sensie naszymi parafianami. Chcemy o nich pamiętać. Większość z nich nie chciała pewnie wojny. No zostali wcieleni do armii. Wśród tych spoczywających jest kilku Polaków, może kilkadziesięciu nawet Polaków, którzy służyli w armiach zaborczych po każdej stronie. Będziemy się modlić także o pokój na świecie, aby Pan Bóg nas zachował od jakiejkolwiek wojny. Wspólnie odśpiewamy majówkę. Ofiarujmy je za duszę tych wszystkich poległych, nie tylko tutaj na tym cmentarzu, ale wszystkich w I wojnie światowej, której 100. rocznicę teraz obchodzimy. Które przybyli dzisiaj na tą wspólną modlitwę dzieciom szkolnym, nauczycielom i Wam, wszystkim tutaj obecnym, Bóg zapłać. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.